Zamknęliśmy drugie głosowanie, wracamy do głosowań pierwszych. Szanowni Państwo, druk numer 1438. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1438 minął termin składania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Przyjęcie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2013-2015. Referuje pani Jolanta Chrzanowska. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Projekt rozwoju pieczy zastępczej zgodnie z ustawą aktualnie obowiązującą proponujemy realizować między innymi poprzez rozwój i wzmocnienie rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenie limitu zawodowych rodzin zastępczych na poszczególne lata, czyli rok 2013, 14 i 15. Drugie, poprzez zapewnienie właściwej opieki w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz uwzględnienie i dostosowanie tych placówek do aktualnych potrzeb w tym zakresie, a także życiowe usamodzielnienie wychowanków pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej, a przede wszystkim wdrożenie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą do środowiska, do integracji z tym środowiskiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa ma pytania do pani dyrektor? Druk 1438, nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Uprzejmie proszę o przygotowanie się do głosowania. Czy wszyscy państwo... Wszyscy państwo wzięliście już udział w głosowaniu. Bardzo dziękuję. Uprzejmie proszę o wyniki. Głosów za 31, przeciw 0, wstrzymujących się 0, nie brało udziału w głosowaniu 0. Uchwała według druku 1438 została podjęta.